Cześć, witam was serdecznie w kolejnej misji z Grand Theft Auto 5. Jest to misja 9 i dzisiaj będziemy wykonać misję dla Lestera. Spotkamy się z nim po raz pierwszy i dowiemy się, co tak naprawdę sprowadza tutaj Michaela. Okej, myślę, że możemy podejść kawałek szybciej i zabrać się do dzieła. Mały rzut okiem na Michaela. Dobra, wchodzimy do środka. Dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well... Since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get... That white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Dobra, zbieramy się teraz do sklepu Suburban Winewood, jak jest napisane. No i musimy przebrać się za takiego typowego komputerowego leszcza. Jak widzieliście, musimy się teraz udać do Life Invader. Powinniście przynajmniej kojarzyć Life Invader z kampanii reklamowej GTA 5, gdzie na stronie był fajny tablet, który reklamował pewien film. Powinniście go kojarzyć. Śmieszna reklama, naprawdę mi się podobała. Jest dużo różnych takich właśnie reklam. Rockstar zawsze zbiecie doskonale wymyśla tego typu śmieszne rzeczy. Okej, teraz, no co teraz? Teraz musimy się po prostu udać do tego sklepu Suburban i zakupić ciuszki. Potem się zwiniemy natomiast do Life Invader. Ogólnie ta misja jest naprawdę całkiem ciekawa. Zresztą jak potem się okaże, jest kolejny raz pomysłowość. Naprawdę wszystko jest nieszablonowe. Jeżeli chodzi o chociażby GTA 4, tam misje po prostu były nudnawe. A tutaj jest naprawdę spore urozmaicenie. Tutaj musimy wjechać. No, tak, tutaj. Pokazywało wcześniej, że tutaj, a potem, że nie. Dobra, może jednak jedziemy dobrze. Co chciałem jeszcze dodać, to przede wszystkim, żeby tutaj tu... Kuźwa, za małe autko i dlatego... Żeby kurczę, tutaj w ogóle wykonać... Jezu, tragedia. Żeby wykonać tę misję, potrzebny nam jest przede wszystkim... Zaczyna mnie to irytować. Dobra, udało się jakoś z tego wybrnąć, mniejsza o to. Żeby wykonać tę misję, potrzebujemy przede wszystkim zmieścić się w czasie. Będzie pewna może jakby taka minigierka związana, ale to już bezpośrednio w Life Invader. Natomiast tutaj musimy w miarę szybko prowadzić auto i zdążymy na czas. Dobra, wysiadamy, nie możemy się za bardzo też namyślać w Suburbanie. Dlatego ja szybko zakupię jeden z dostępnych ciuchów i od razu możemy
przejść do jazdy dalej, bezpośrednio do siedziby Life Invader. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Okej, wybierzemy jakieś kaftan i shorty. Podejdziemy tutaj. I zakupimy coś. Ja wcześniej kupowałem ten, a ten jest całkiem spoko, taki stonowany. Możemy go kupić. Okej, mam już zakupioną. Nie wiem po co auto zapis, ale mniejsza o to. Lecimy dalej w takim układzie. I teraz zbieramy się na nasz teoretyczny... Boże, co to było? O, bra, odpaliło. Wywiad, tak? Rozmowa o pracę, okej. Okay. Zbieramy się o rozmowę o pracę. Widzicie, teraz dzwonimy do Lestera. Wszystko jest okej. Okay. Oczywiście wszystko się sprowadza do tego, aby podmienić coś w tym śmiesznym urządzeniu Life Invader. To jest jakiś nowy prototyp, który zostanie zaprezentowany dzisiaj. Oczywiście w grze. Na całej tam gali, jakimś zebraniu wielkim. I wystąpi ten gościu, którego oczywiście mamy zabić. Zobaczycie zresztą, o co chodziło dokładnie Lesterowi. No na razie jest taka nudna przejażdżka, nie mam za bardzo nic do powiedzenia. Oczywiście powiedziałem wam ostatnio, że miałem robić misję Franklinem, ale na razie mi się nic kompletnie nie odblokowało. Być może dlatego, że muszę część wątku głównego skończyć Michaelem. No i może to jest wynikiem tego. Dobra, wysiadamy. Nie ma co się ociągać. Okej, udajemy się do biura Life Invader. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. No dobra, jak widzicie, przy odrobinie szczęścia udało nam się dostać do środka. Musimy pomóc programiście w pewnej ciekawej rzeczy. Zaraz dowiecie się, o co dokładnie chodzi. Nie mogło... Wydawałoby się, że gość powinien sobie sam poradzić z tym problemem, ale problem jest trochę zabawny. Poklikał tam, gdzie nie trzeba i zaraz się przekonacie, co będziemy musieli zrobić. Będzie to swoistego rodzaju taka minigierka, w której będziemy musieli wykazać się no, zręcznością. Trzeba będzie pozamykać za chwilę pewne rzeczy. Zresztą siadam do komputera i zobaczmy, o co chodzi. Dobra, lecimy. Musimy teraz na czas pozamykać wszystkie wyskakujące reklamy. Jak widzicie, gość wchodził na to, co nie trzeba. Musimy się spieszyć, ale te reklamy nam się pojawiały. One potem... Tak, bez znaczenia. Jak wyklikamy, one potem zaczynają się pojawiać w mniejszej częstotliwości i łatwiej jest po prostu się z tym uporać, ale na razie i tak musimy wyczyścić cały pulpit, żeby dostać się do antywirusa. Nie wystarczy wyczyścić części pulpitu, dlatego że po prostu antywirus nie będzie chciał działać. No a jeszcze tutaj. Aj, nie mogę złapać tego, dobra. Ok, ostatnia chyba reklama. I włączamy antywirusa. Jedziemy skanowaniem. No i elegancko poszło. Won't you try and keep things strictly safe for work from now on?
Hey, okay. Seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote? No jak widzicie, gościu się wygadał, gdzie znajduje się oczywiście prototyp, do którego mamy się udać i pomóc Lesterowi w wykonaniu roboty. Dobra, wchodzimy do środka i sprawdźmy, co już znajduje się w walizce. Tak jest. Malutka podmianka i o to, co mi nam chodziło. Zobaczycie, bo na razie to jest jedna część misji, która jest w ogóle całkiem fajnie wymyślona, dlatego że mówiłem, nie robimy nic takiego liniowego kompletnie. Właśnie mamy coś zupełnie innego, pomysłowe. No a potem jest jeszcze lepsza część misji, bo zobaczycie, co trzeba będzie zrobić. Krótki spacerek po schodach i możemy się udać do naszego auta, którym przejechaliśmy, i wrócić do celu wskazanego przez misję. Life Invader. Odblokuj. Dobra. Myślę, że możemy już wysiąść. Znaczy wysiąść, co ja mówię, możemy już znaleźć jakieś... Oj, super! Możemy znaleźć jakieś auto i wsiąść. Dobra. Skombinujemy to auto. Lecimy. Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. What's your problem? You don't like shooters? Kurczę, te spadki FPS-ów w pewnych momentach są po prostu okropne i przeszkadzają bardzo, bardzo w sterowaniu. Teraz udajemy się do domu Michaela, gdzie zobaczymy to, o co nam chodziło. Wyjeżdżamy. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it. Ruszaj się, Mike. Żebyśmy nie stracili czasu na misji. No i widzicie, mamy kolejny problem, ale ojczulek bez problemu się ze swoją córką rozprawi. Aj, te problemy rodzinne. No jedziemy z koksem. Przełączamy na inny kanał, tak jest, i oto jest prezentacja nowego urządzenia Life Invader. Na razie będziemy musieli obejrzeć w sumie te nudne przemówienie. Trochę nam to potrwa, dlatego że musimy zadzwonić do Jay Norrisa i zobaczycie, co się dokładnie stanie, jak zadzwonimy na jego telefon. Pewnie już się domyślacie, coż może się wydarzyć. Bo to, kurczę, na tą serię powinno być dość gry, na tą serię po prostu GTA, co powinno być dość przewidywalne wydarzenie, co może stać się z telefonem, który odbierze jakiś gość. Ale okej. Co jeszcze mogę dodać? Następne misje będą chyba wykonywane Franklinem, z tego co mi się wydaje, bo już mi się z powrotem odblokowała misja, którą chciałem wcześniej wykonać, wam pokazać, ale właśnie była zablokowana. Przez to chyba, że zacząłem misję dla Michaela robić, ale to jest mniejsza o to. Jeszcze troszkę. Jak widzicie, cały tłum podniecony. Praktycznie wygląda to jak premiera nowego iPhone'a, gdzie masa ludzi zbiera się jak motło głupi i czeka po prostu na prezentację nowego urządzenka. Dobra. Możemy teraz bez problemu zadzwonić do naszej ofiary. Okej. Okay. Ona się nazywa Jay Norris, więc wybieramy i zobaczymy, co się stanie. Za pierwszym razem bardziej mnie to rozśmieszyło, ale to jest po prostu nienormalne. Naprawdę mistrzowskie wykonanie tej misji. No dobra. No mnie też by to troszkę zdziwiło. I co teraz? Ukończono.
No i nie zdążyliśmy zamknąć za okien na czas. Nie wiem, ile trzeba czasu poświęcić na misję. Może trzeba pomijać cutscenki, które po prostu też na pewno zżerają nam czas. No i to chyba na tyle. Wtedy pamiętam, że dzwonił do nas jeszcze Lester, ale teraz już chyba jakoś nie chce się z nami zbytnio kontaktować, więc... A, dobra, nieważne. Dobra, ja będę wtedy kończył, bo to nie ma co przedłużać. Dzięki serdeczne za oglądanie dziewiątej misji z Grand Theft Auto 5 i do zobaczenia w kolejnej. Na razie.